to jest Kamil. Kamil lubi jeść. Kamil chciałby zjeść kebaba, ale nie ma pieniędzy. Kamil ma dużo ładnych skinów. Kamil korzysta ze Skinkantora, żeby sprzedać swoje skiny. Teraz Kamil może zjeść swojego kebaba. Witam bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. Znajdujemy się dzisiaj oczywiście na naszym kochanym Case Hubu. Jak chcesz oczywiście sobie wejść, jak jesteś pełnoletni i sobie oczywiście skorzystać z kodu promocyjnego, który daje ci 25% więcej od wpłaty do nagrody bonusowej. Jak chcesz sobie oczywiście skrzynką przekręcić, to logujesz się z linku zapisu bądź klikasz oczywiście tutaj magiczny plusik w prawym górnym rogu, wpisujesz oczywiście kod Croxy przez 2x i możesz sobie oczywiście ten bonus odebrać. Wspominam również, że na naszej serii z Case Huga rozdam wam jakieś fajne skina za 200, jakiego będziecie chcieli, pod warunkiem oczywiście, że będziecie zostawić polubienie i właśnie kodu Croxy na Case Hugu używać, więc zostaw polubienie. A jak chcesz wygrać skina z odcinka, no to każde 15 polubień to dodatkowe 5 zł do wygrania. Jak chcesz wygrać, sub dzwonek, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście napisz, dołącz na Discorda, udostępnij film, no i kodu Croxy oczywiście użyj. A my lecimy z Case Hugiem oczywiście, 1350 dolarów, widzę, że tutaj jakieś bitwy ludzie sobie powoli tworzą, no ale to nie są bitwy, do których ja bym chciał dołączyć, bo mnie interesują dzisiaj takie bitwy, no ciut droższe, na przykład Tiger Knives'y. Mamy trochę dzisiaj budżetu, więc 5 takich skrzynek, no 500 dolarów na sam start to jest, no nie ukrywam, duży wydatek. Weźmy na dwa boty, na sam dobry początek i wrzućmy sobie bota Zipa i zobaczmy, czy tą battle uda nam się wygrać. Przypominam, że możecie wbijać level sobie na Case Hugu grając na stronie i potem możecie odbierać fajne nagrody właśnie za levele. No pierwsza skrzynka już tutaj niestety Hans ma za 326 dolców dla naszego oponenta. Zobaczmy kolejne. No nie, no jak? Pamiętacie, co było wczoraj? I dzisiaj znowu się dzieje to samo. 2000 dolarów w ciągu dwóch otwarć. Nie wiem, naprawdę, jaka była na to szansa? W sensie, jaka była na to szansa i żeby jeszcze to mój oponent trafił? No to jest, nie wiem, no naprawdę, no. Zaczęcie dzisiejszego filmu jest bardzo takie, no, no trochę mi przykro, tak? 2000 dolarów sobie wygrał, no kto by nie chciał sobie wygrać. Możecie do giveaway'a sobie też dołączyć na Case Hugu przy okazji, jak oczywiście chcecie. No, no mi starczy chyba póki co tych batelek. Chodźmy na 20%. 5 skrzyneczek na raz, 92 dolary i zobaczmy, co z pierwszego otwarcia nam się uda zdobyć. Mamy dwa skiny Hyper Beast, 101 dolców, więc jest to oczywiście profit jak najbardziej. Kolejne otwarcie daje nam niestety tylko jednego Digla i jest to spory minus. Tutaj znowu dwie Hyper Beastie, 305 dolarów Factory New nam spadła. No ten Bloodsport prawie, że nam sam zwrócił tą skrzynkę, no ale no niestety nie. Tutaj to już w ogóle szarawe otwarcie. No niestety tak czasem też bywa. 174 dolce z tego otwarcia. Kolejny daje nam AWP 81 dolców, więc no również tak no mogło być lepiej. 134 dolce z tego. Zaczmy kolejny. No nie, nie, nie. Tak to mu się definitywnie tutaj bawić nie chcemy. No jest Vulkan, no niestety tylko Battle Skirt. Jakby jakieś lepsze stany poleciały, to może. No ale tutaj niestety znowu 5 razy Safari Mesh. 53 dolce AWP Wildfire nas jakkolwiek. No nie powiedziałbym, że ratuje, bo i tak wychodzimy na minus, ale tutaj ładne otwarcie, 217 dolarów, więc spróbujemy kolejne, 91, więc jest to no, takie blisko zera, bym powiedział. 81 dolarów, tutaj sama AWP, tutaj AWP i USP 180 dolarów i już mamy ponad kafla w naszym balansie. O, już znowu zjechaliśmy, kto by się spodziewał, 128 dolarów, kałaszek, bardzo ładnie. Tutaj USP sam nam zwraca, pięknie, fantastyczne to było otwarcie, 50 dolarów. The Empress, tutaj AWP Wildfire. Spróbujmy dalej. No ja kurczę, dalej się łudzę, że coś takiego droższego uda nam się ze skrzynki jeszcze wyhaczyć i właśnie o tym mówię, właśnie o tym mówię. 705 dolarów, no i mamy pięknego bajoneta Tiger Tooth, no i zobaczcie, tak się wraca do tego, co się przegrało z własnej głupoty, tak? 0,047% było na ten nóż. No fantastycznie, to mi się podoba, stary, ja to lubię. Ja to bardzo lubię. 1600 dolców, tyle nam jeszcze zostało. Więc Dragon Maska, bym sobie tak strzyna raz może otworzył, 219 dolarów i mamy Good Knife'a. Ale jest to profit taki, no, dosyć delikatny, bym powiedział, więc nie ma co się w sumie aż tak bardzo cieszyć. Weźmy 5 otwarć, 366 dolców, jedno spróbujmy, no i mamy flipa Gamma Dopplera już z pierwszego takiego otwarcia 5 na raz, więc okej, spoko, zaczynamy. Tutaj ciut gorzej to kolejne otwarcie, tu już w ogóle chyba będzie tragedia, 200 dolarów. Kolejne, ojejku, ten Nomad, 1300 dolarów! Jać, ej!
Ale giga profit! Giga profit na tym filmie zrobiliśmy, stary. Ej, to mi się podoba. Zobacz, pięknie. No, tak się, stary, tak się tutaj pieniążki zarabia. Tak się zarabia pieniążka. Znaczy, no, byliśmy blisko bankructwa tak naprawdę chyba w sumie, nie? Ale tutaj, no, naprawdę nam się poszczęściło. Ale teraz to szczęście coś nam powoli... No, $700 teraz, więc no, no spoko. Ale, no, te kilka otwarć były takie, no, kurczę... Można by się zastanawiać, czy to nie jest czas, żeby odpuścić z tą skrzynią. $200 po raz kolejny. No i zobaczcie, że znowu zjeżdżamy troszkę niżej. Mamy $1500, a mieliśmy ponad dwa kafle, więc... co zawiodło? Co zawiodło, panie prowadzący? Zapytasz się mnie. Nie mam totalnie bladego pojęcia. Ojejku, tutaj otwarcie to zwiastuje, że trzeba definitywnie chyba odpuścić z tą skrzynką. $1000 mamy. Ja tu bym zaryzykował tą jedną skrzynię za 2000 zł. Ale jak ty w tym momencie nie zostawisz łapy w górę, stary, to my się nie znamy, chyba coś mi się wydaje. $500, 2000 zł. Jedna taka skrzynia! Okej, tutaj tak naprawdę z tych dwóch noży bym się cieszył. Jest to M9. M9 Lore, 858 dolców. Jest to profit, więc no nie ma co tutaj się smutać, bo naprawdę bardzo ładne otwarcie. No ale ten Butterfly, no... Zależy od stanu w sumie, zależy od stanu. Nawet tutaj ten Battlescard kosztuje więcej, więc... Ojej, paluszek mi się kurwa mać, MK Fosfor. 645, ej zobacz, to jest znowu profit. Dobra, to co, do 3 razy sztuka? Zobaczmy, to teraz Dragon Lore, stary, patrz. Ej, znowu fosfor, patrz. Ej, to jest bardzo ładna MK swoją drogą. I 5% aż na nią jest. A my z każdą taką MK zarabiamy, no, ze stówkę chyba. Oj, no i... Jakby te Pandora z boksy poleciały. Dobra, one more time. Mam nadzieję, że to nie będzie teraz passa. Nie! Co... Nie! Co się dzieje? Halo? To nie tak miało wyglądać. No nie. Wujka, no przy... Nie. Ale kaszany odstawiłem, stary. Nie mogę. Czemu? Czemu zawsze muszę taką amatorkę odstawić? 401 dolców. No to co? Case Battle chyba, co? Simuś tutaj jest, ale on se z botem zagrał. Widzisz, Simek? A mogłeś ze mną. Mogłeś ze mną tutaj zakręcić skrzynkę. Taki jesteś. Okej, dobra, Sushi Master. Dorzucam jedną taką skrzynkę. Do tego glowsy i możemy tak startować. Czy by wyjść na plus, no myślę, że 4 boty tutaj. No, bitwa potężna, bo łącznie $2000 wszyscy muszą wydać. Więc rzućmy bota betę, bot beta, bot Jarvis. I do tego, jako trzeci, bot Simek, znaczy bot Chip, 32% win rate. No i zobaczmy, pierwsza skrzynka, Sushi Master, najważniejsza. Od niej będzie wszystko zależeć, okej, 318 dolców, ale rękawice też są bardzo ważną skrzynką i w końcu mi z niej sypnęło pięknie, w końcu mi z niej poleciało coś. $1245, dziękuję serdecznie. Było... Ej, ale my i tak jesteśmy na minus. Jak do tego doszło, stary? I tak? Jesteśmy na minus. Ale dobra, ja już tutaj nie kuszę losu, bo najważniejsze... Najważniejsze w kręceniu skrzynką jest to, że po pierwsze oczywiście, najważniejsze, kręcisz tylko i wyłącznie, jak ukończyłeś 18 rok życia. A druga, najważniejsza rzecz, w sensie to pierwsze, co było takie oczywiste, nie? Ale to drugie, najważniejsze, trzeba wiedzieć, kiedy przestać. I ja dzisiaj doskonale wiem, kiedy przestać, więc dziękuję serdecznie za uwagę. Widzimy się już jutro, przypominam o konkursie, dołącz sobie jak chcesz i widzimy się jutro. Siema!